pierwszy mecz. Oczywiście było już, nie wiem, 14-15 punktów w trzeciej kwarcie. Jednak tak jak wcześniej mówiłem, to jest Eurobasket, nie ma słabych zespołów, oni przyjeżdżają tu tak samo walczyć jak my. Dlatego można było się spodziewać, że Bośnia nie odpuści i nie odpuściła. Doszli nas potem na chyba 3 punkty, 2 punkty, coś tego typu. No ale dobrze jest, dobrze, że dociągnęliśmy to do końca. Teraz idziemy troszeczkę się odświeżyć i jutro już koncentrujemy się na Rosji. Co się stało w tej chwili? Postaci w zespole, 2 pierwsze punkty zdobyłeś takie na odrzucenie tremy. Znaczy, myślę, że każdy miał troszeczkę tremy. To jest wielka impreza, pierwszy mecz. Mecz otwarcia, oba zespoły, widać było, że szukały gdzieś tego rytmu, ale myślę, że z każdym kolejnym dniem, zarówno ja, jak i koledzy z zespołu, będziemy coraz pewniejsi na tym boisku tutaj w Montpellier. Co się stało w tej trzeciej kwarcie? Bo rzeczywiście ta duża przewaga została rozstrzygnięta. Trener krzyczał, że musicie grać mocno. Bośniacy grali bardzo mocno i było dosyć sporo strat. Ja, tak jak mówiłem, wkradło się gdzieś troszeczkę rozluźnienia, niepotrzebnego oczywiście, bo mogliśmy to troszeczkę pociągnąć bardziej i kontrolować do końca, aczkolwiek w miarę czasu, że tak powiem, najwyższą porę się obudziliśmy, przerwaliśmy ten run Bośniaków i dociągnęliśmy to zwycięstwo. Ręce dzisiaj nie przyjmowały specjalnie, najpierw 0-11 za 3, a później w czwartej kwarcie chyba 5,5 minuty w ogóle bez punktu. To prawda, tak jak mówię, to są nasze pierwsze 3 dni tutaj. Na spokojnie każdy kolejny mecz, myślę, że z większą pewnością się będziemy grali. Także spokojnie jutro już szykujemy się na Rosję, chcemy walczyć z nimi i też chcemy pokusić się o zwycięstwo. A co z twoją ręką? Upadłeś, widać, bolało, co się stało? Bardzo boli. Jak poszedłem na kosz, Andrija Stepanowicz podszedł mi pod nogi, jak ja byłem w locie i upadłem na nadgarstek, wyginając go do tyłu. Czuję bardzo, dlatego też nie chciałem za dużo forsować rzutów, bo tak jak mówię, czuję trochę tą rękę, musimy z Masim coś z tym zrobić, ale spokojnie, myślę, że na jutro. Prawe środki były przeciwbólowe w trakcie meczu, tam zamykałeś? Tak. Myślę, że na jutro będzie 100%. Czy rywale grali, ostro grali bardzo, jak skomentujesz? Oczywiście, Bośniacy znani są z tego, że bardzo twardo fizycznie grają w każdym spotkaniu. My byliśmy na to przygotowani, że oni będą bardzo agresywni i fizyczni, będą bili po rękach, będą przepychali, będą ciągnęli za koszulki, ale panowie, jesteśmy na Eurobaskecie, tu nie ma co płakać, musimy grać. Nie tylko